Cześć wszystkim, witam Was na kanale. Jesteśmy w tej chwili na jesiennej zasiadce, no głównie leszczowej, takiej leszczowo-płociowej. Podejrzewam, że to już jeden z ostatnich takich wyjazdów w tym roku. No potem może jeszcze w listopadzie będą i grudniu drapieżniki, ale takie ryby jak leszcze, płocie, liny, to już jest końcówka sezonu. Na razie parę ryb udało nam się wyciągnąć. Z rana tylko, tak powiem, te brania były intensywniejsze, tak około 6 rano, jest w tej chwili około 10 i ta intensywność już spadła, weszła mniejsza ryba, płotka, ale mamy nadzieję, że tak powiem, w taki pochmurny dzień jak dzisiejszy, październikowy, te brania mogą być przez cały dzień. Na razie, trzymajcie się. Mamy już jesień, dlatego zanęta, jak i przynęta musi być dość treściwa. Co więc stosujemy? Zobaczcie, rosówki, za chwilę je potnę. Do kubeczka i na kawałki. To musi być bardzo treściwe, bo też takiego pokarmu ta ryba oczekuje o tej porze roku. Kolejny mój składnik to kaster, czyli poczwarki białych robaków. Tu mam 25 deko. To wszystko również wsypuję. I za chwilę to wszystko, to moje mięsko zmieszam z zanętą. Ostatecznie to wygląda o mniej więcej tak. I na taką zanętę było już pierwsze branie dzisiaj. Kolejnym elementem, który stosuję tutaj do zanęty, to jest topiony biały robak. On jest wtedy jędrniejszy. Trzymam go w lodówce, także to również dodaję do mojej zanęty. Drugie pudełko i zobaczcie, taka solidna porcja mięsa, topiony biały robak, kaster i cięta rosówka. To powinno skusić niejedną grubą rybę. No, dość duży haczyk, to jest chyba 6, jeżeli dobrze pamiętam, i pęczek 15 białych robaków. W tej chwili je wymienię, bo one już są takie wymemłane, jak ja to mówię. Tych robaków nie wyrzucam, odkładam to do zanęty i zakładam kolejną porcję białych robaków. Nie żałuję. Ja łowię w tej chwili na 25 metrze. Tu, zanim rozpoczęliśmy wędkowanie, to wysądowaliśmy trochę dno. Mniej więcej na 20 metrze zaczyna się taka rynna, prawie 5-metrowa, a na tym 25 już ona nieco wychodzi do góry, na jezioro, czyli to łowię tak naprawdę na takim spadzie rynny, ale od strony jeziora, a nie od strony brzegu. I to ja. I to jak widać przynosi efekty. Natomiast jeżeli chodzi o nęcenie, to na razie to jest tylko to, co, no tak powiem, z mojego koszyka tam spadło. Także raczej jestem jesienną porą, mamy już mal połowę października. Jestem oszczędny w nęceniu. Nie rzucam zbyt dużo, ale ten pokarm musi być, tak jak mówiłem, bardzo treściwy. I to jest moje pudełeczko z zanętą. Tu zobaczcie, właśnie te robaki, które zdjąłem, też wrzucam. Kaster i cięta rosówka.
i tym napełniał mój koszyczek zanętowy. Zobaczcie, powstaje taki mięsny jeż, ale jak widać, tu ryby potrzebują takiej ilości mięsa. Podejrzewam, że przygotowują się już na zimę. O, i taka kulka z białych robaków, świetnie, z 15 sztuk te ryby wabi. No i teraz robaki już dodane do właściwej zanęty. Zaraz to wszystko zmieszam i kule powędrują do wody. Brania nieco ustały, zatem dostrzelę kilka kul zanętowych. Mam je tutaj w kuwecie, mniej więcej takiej wielkości, i to powędruje do wody. Coś było widać. I podbieracie. Normalnie do asystenta reżysera. Jestem bardzo ciekaw, co to za ryba. To by są jak 3 minuty tam już wyciąłem tę rękę. Mam i ja! Mam i ja! Leszcz, ale taki pod dwa! Mam i ja! Takie ryby tylko na Mega Fish Channel. To na pewno będzie odcinek miesiąca. No to co? Kolejemy kolejnego. Cięcko, masa idzie, nie? Nie, ale ładnie. Czekaj, muszę go... Nie chcę, nie, od dna nie chcę się oderwać. Waleczne tutaj są te leśne. Patrz, jak jedzie. To też popuściło mu trochę z hamulca, nie? Dobra. Już się wyłażę. Mamy go. Dzięki, Robson. No to obsługa techniczna zawsze gotowa. Tak. Taki leszczyk. Ja wiem, z 1,5 kg. Mniej więcej. Tak myślę. Łowca. Dzięki. I kolejna piękna płoteczka. Chyba jeszcze większa. Bardzo fajna. I kolejny hol. Mamy kolejną rybę. Ciekawość nas zżera, co to jest. Ale ledwo wszedł. Ale grubo. Ledwo wszedł w tym papieru. Jaki leszczor. Dlatego on tak no szedł. Ten to ma... Trzymaj. Patrz ją. Masz? Pękła ci. A nie, dobra. To był ciągnąłeś. A, tą ciągnąłeś.
Ja już tu nie wiem. Kurde, bo one tak faktycznie ją wyjadę. Jaki piękny leszczyk. No taki 2 kilo na pewno. Dobry, no. No piękny. I takie leszczyki się ławi metodą gruntową na feeder w październiku. Piękny, co najmniej 2 kilo. Chodź do podbieraka, grzecznie. I kolejna rybka złowiona, ale jeszcze ciekawie, no ponad kilo. Tak myślę. Gratulacje. A tu proszę Państwa zawodnik, który w inny sposób nieco łowi. Nie na feeder, na spławik. Z podobnymi efektami. Nie wiem jeszcze co to jest. Może jakaś kłoda, bo ja nie wiem. I kolejna ryba u pana Roberta. A ja tu tylko teraz za podbierakowego robię. Wszystko wróciło do naturalnego porządku rzeczy. Pozazdrościł mi tych 10 kilo dzisiaj złowionych ryb. No prawie 10. Podejrzewam, że on już z tą rybą też mniej więcej tyle będzie miał. No i co to jest? Leszczor? Jest, piękny leszcz. Piękny leszcz. Wyłożył się już. O! Jest! Jest! No ten chyba nieco większy. Ten chyba nieco większy. No tak z 1,5 kilo, kilo 700 ten może mieć. Gratuluję. Mamy kolejną rybę. A tych telewizji będę. No leszczu. To jest dobry. Tym razem nieco mniejszy kilogram, ale i tak taka ryba cieszy na końcu sezonu. I takie ładne płoteczki też można wyciągnąć. Okej. Okay. Karaś, ale jaki? To jest karaś. Co to za 2 kilo? Ja pierdzielę. No to teraz ja się nie dziwię, jak na metodę takie mi brały, że to zrywało, bo ja tu o A nie, wąsów nie ma, nie? Nie, to nie jest tak. Ale olbrzymi.
pchniemy tylko haczyk. Ja myślałem na początku, że to mały karp jest, nie? Piękna rybka. Karaś. Super. Dobra. Do szaty. Czuję, że będzie odcinek miesiąca. Dzisiaj. Słuchajcie, przypominają się młode lata na rybach. Nocka przy ognisku. Z kiełbaseczką. Z tanim winem. Albo z wodą z jeziora. Ale klimacik jest. Podoba mi się. Dobry pomysł. Sprawdzałem normy na balowe karasia. Za 200 kilo 502 kilo. Złoty medal, tak? Ale złoty to chyba nie będzie. Ale srebrnego, bo jest zwykły i srebrny ten karasia. To nie, jest to jest jedna. Bo jest jedna norma, nie? Na karasia. To też mnie to zdziwiło, że... Bo kiedyś było rozdzielone. A teraz jest jedna. Więc to 100 kilo 200 to ma na pewno. Ile 200 ten ma na pewno to wyciągnięty. Ja myślę, że kilo 500 może mieć. Ja myślę, że koło dwójki może mieć. Bo to w karku on ma dużo. To ja złapałem kilo 100 największego, to... No to mój poprzedni miał kilo 100, największy garaż. Ale to był pół tego, nie? Tylko on był bardziej wydłużony, nie był taki okrągły ten jaki był. Z karasiem. 2. 910. Minus... te 67 deko 2200. No, mili Państwo, karaś na złoty medal 2200. O, tutaj zobaczymy, piękny karasek. Chyba nie robią. Męski klimacik, nie? Raczej nie. Chciałbym, żeby tak nie rozpaliły ogniska. Ale ten ostatni lesz, ten co tam przed półtorej godziną go wyciągnąłem, to miał kurde w żołądku ten haczyk. Ja nawet go nie widziałem, nie? Tak go wciągnął. Czyli musiał stać, bo gdyby chwycił i odpłynął, no to by się zaczął zawarnie, no. On musiał stać w miejscu i go tak łykać, łykać, łykać. Tak, tak to wygląda właśnie, no. Bo branie znowu masz tam na tamtym. Ja czy on ma tam ciągle branie. Wrzuć mu do ogniska, nie, za karę. Albo kiełbasa. Rakieta do góry. Ale nie licz, że z podbierakiem ktoś pójdzie, bo ręce mamy zajęte, nie? Patrz! I ma! I całe szczęście! Nie. Bo właśnie kiełbasa ci miała wpaść do ognia. Koledzy tu pieką kiełbaski, a tu ryby się łowią. Nawet nie chcecie wiedzieć, ile będzie musiał to zapłacić za ten wyjazd. Że mu koledzy tak zorganizowali. Rozumiem, że rejs po martwej Wiśle, tak? Tak. A przynajmniej po barze. Raz Robert miał tak, wiesz, w termosiku herbatę czy kawę i się tak zastanawiałem, ja miałem tylko ten kubek do cięcia rosówek, nie? To wlać. No nie, no może nie będę przesadzał. Także nie tylko Team Szmaciarze ma monopol na ogniska na rybach. Kanał Mega Fish już też. Teraz te czołowe kanały wędkarskie to już w Polsacie lecą, nie? Aha, bo jest teraz znowu na ryby, jedziemy na ryby. Tak, 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 tak. Że już uschylał, nie? Może też kiedyś będziemy w telewizji. A. W tym roku 3 razy obcy ludzie, wiesz, na rybach rozpoznali. O 5 rano w Orłowie idziemy po pas w wodzie, a tam taki gostek. O, dzień dobry, ja pana znam. Pan tu sobie stanie na kamieniach, to będzie podlepiej, nie? Celebryto na ryby wybił. Na sam koniec jeszcze się udało takiego leszczyka wyciągnąć, kilo 700. To tutaj już norma na tym łowisku. Jeszcze raz trzymajcie się, cześć.
Dobra, czas wyciągnąć siatkę. Dzisiejszy połów. I jeszcze na koniec rodzyneczek. Taki ja wiem, z 1,5 kg branie, takie w sumie delikatne. Także 1, 2, 3. Piąta duża ryba na dzisiejszej zasiadce. I kolejna jesienna zasiadka dobiega już końca. Wyniki przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Udało mi się złowić ponad 9 kg pięknych, tłustych ryb. Leszcze ponad 2 kg. Największy miał 2200. Medalowy karaś. No, nadmienię tutaj, że moje nowe PB, jeżeli chodzi o karasia, 2,280, także ryba na złoty medal wiadomości wędkarskich, 48,5 cm, piękne płocie, takie po 28,7 cm, także niczego więcej nie potrzeba w ten ciepły październikowy dzień. Zostańcie z nami na kanale, na pewno nie pożałujecie, ponieważ planujemy już kolejne tego typu zasiadki i na pewno filmy będą wspaniałe. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.